Cześć wszystkim, Marek z tej strony, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie znowu zagramy w Timberborn. Gra wam się bardzo spodobała, więc pomyślałem, że zrobimy sobie parę odcinków. I bardzo jestem wam za to wdzięczny. Pamiętajcie, łapka w górę, nietypowo przypomnę na początku odcinka. Zwykle nie przypominam na początku, bo uważam, że powinno się przypominać na końcu, kiedy już można ocenić, czy odcinek było warto oglądać, ale... Ale tym razem będę bezczelny. Dobra, zbudowałem naukowca i widzę, że tutaj już... Jimo z Sach pracuje i ma wysoką produktywność. Zbudowałem pole i uprawne i gospodarstwo w pierwszej kolejności, żebyśmy mieli tak dużo upraw, jak to jest możliwe. Pisaliście w komentarzach pod poprzednim odcinkiem i to wiele osób pisało, że on robił tylko marchewki na początku, ponieważ ziemniory i pszenicę trzeba upiec. W sumie to jest zgodne z prawdą, bo rzeczywiście to jest osobno jeszcze grill. I żeby grill zbudować, trzeba jeszcze 25 kolejnych kłód wykorzystać. Także zabezpieczenie żywności jest najważniejsze. Też okazałem się całkowitym ślepcem, bo okazuje się, że tu były od samego początku schody i można było spokojnie z nich skorzystać. To ja się zastanawiałem, jak to obejść, nie wiedząc, że można zrobić sobie coś takiego i w ten sposób rozwiązać problem. O, proszę bardzo. I już. Po sprawie, że tak powiem. Dobra, jesteśmy na całkiem dobrym miejscu, bo mamy dopiero czwarty dzień, a już mamy w miarę do przodu, więc zastanawiam się, co byśmy mogli teraz ruszyć. Dlatego zbudowałem tutaj tego naukowca, żebyśmy mogli odblokować różne rzeczy. Zastanawiam się, czy muzyka nie jest za głośno. Będę musiał jeszcze sprawdzić. Pisaliście też w komentarzach, żebym możliwie szybko odblokował sobie możliwość sadzenia drzew, że to jest coś, co będzie bardzo potrzebne niebawem. Do tego jest potrzebna... Co jest potrzebne do sadzenia drzew? Zobaczmy. Tu są borówki, brzozy, sosny i klony. Okej. I potrzebujemy chata leśnika. I tu jest chata leśnika. Okej. I do tego potrzebujemy 60 nauki. No dobra, to niech on sobie tutaj dłubie tą naukę, a my w tym czasie zacznijmy budować inne rzeczy. Jak tu wygląda to? Ja bym zbudował im domostwa przede wszystkim, bo mam wrażenie, nie jestem pewny, jak to działa jeszcze. Będę musiał się lepiej rozeznać, ale wydaje mi się, że domostwa tutaj wpłyną pozytywnie na mieszkańców naszych, na nasze bobry. Bobry i boberki. Tylko gdzie tutaj były domy mieszkalne, bo zapomniałem. Krajobraz, składowanie, praca, domostwa jest. Dobra, mamy dom. Zastanawiam się, czy możemy budować tak na bezczela tutaj, w tym suchym klimacie. Czy to jakoś negatywnie wpłynie na to, co tutaj się dzieje. Na przykład, jeśli byśmy zrobili coś takiego. Okej. Bo te domy są dosyć drogie w budowie. Ale jeśli by się udało je postawić tutaj, i nie byłoby żadnego ryzyka, że coś złego będzie na tym suchym terenie, no to nie będę się tym wtedy tak bardzo przejmować. Dobra, 12 kłód, 12... Okej, mamy spory zapas kłód w sumie, teraz widzę. Aż 14. Także bardzo fajnie. Trzeba będzie jeszcze podłączyć ten las tutaj do drogi i postawić tutaj kolejną chatę leśnika. Ta droga trochę niezbyt dobrze mi wychodzi. Chociaż powiem wam, że bardzo lubię takie organicznie budowane drogi. Takie, które powstają w sposób bardziej naturalny. W miasteczkach. Pamiętam, że jak kiedyś dawno, dawno temu, chyba jeszcze w czasach Alfy 14 do 7 Daysa graliśmy i zrobiliśmy taki fanowski serwer. Fanowski w cudzysłowie, bo założyłem ten serwer chyba ja sam. I graliśmy na dwa sposoby. Tam były dwie iteracje tego serwera i za pierwszym razem on był taki bardzo chaotyczny właśnie. Każdy budował się tam, gdzie mu było wygodnie. Otaczał się małym murkiem dookoła, albo nie. Wyznaczaliśmy sobie mury raczej miasta, kolejne dzielnicy. I to było strasznie fajne. To miasteczko wyglądało autentycznie jak z jakiegoś gotika. A jak potem była druga wersja tego serwera, to
To został od początku złożony plan, żeby na szachownicy wszystko budować, żeby każdy miał dokładnie tyle samo powierzchni i tak dalej. I to było strasznie nudne, bo tamto miasto było takie strasznie sterylne i czyste i niezbyt zapadało w pamięć, o, powiedzmy w ten sposób, nie? Dobra. Szkoda, że nie ma jakichś takich wykresów, tak się zastanawiam, czy coś takiego jest tutaj gdzieś dostępne. W grach pokroju na przykład Planet Base, tam mamy coś takiego, że możemy sobie otworzyć wykres i widzimy, jakie jest zużycie różnych zasobów. I na przykład moglibyśmy dzięki temu dowiedzieć się, jak dużo te bobry jedzą i na tej podstawie zastanowić się, jak dużą produkcję żywności musimy sobie zrobić. Tutaj czegoś takiego nie widzę, co troszkę mi utrudnia zadanie, ale może później będę w stanie jakoś to skompensować. Najważniejsze jest, że mamy już te rzeczy tutaj. Mamy 19 kul, więc możemy w tym momencie skupić się nad jakimiś innymi rzeczami. Zastanawiam się w takim razie nad tą tamą, bo rzeczywiście... Czekajcie, co to jest? Posterunek tragarzy. A nie, to tragarze jeszcze w tym momencie chyba nam nie są potrzebni. Ja bym... Co mamy? Koło wodne, mocne, okej. Okay. Koło mocy, wał prosty. Podoba mi się ta mechanika, bardzo ciekaw jestem, jak to będzie działało. Co my tu mamy? Ognisko! O! Ognisko jak najbardziej, to wiecie, to musi być ognisko. Miejsce spotkań, gdzie się opowiada historię o przeszłości. Coś, co sprawi, że nasi podopieczni trochę sobie odreagują. A tutaj? Taras na dachu. O, ale fajnie! I że możemy sobie machnąć tutaj coś takiego? Ale super! Wiecie, ja zawsze mam tak, że jak buduję tego typu miasteczka w jakichś grach, to zawsze mnie zastanawia, jak to byłoby mieszkać w takim miejscu i żyć sobie, nie? I strasznie mi się podoba, jak w grach właśnie można zrobić coś takiego jak tutaj, że można... włączyłem tryb wolnej kamery, czyli takiej swobodnej kamery, o, i dlatego można robić takie zoomy. I to jest strasznie fajne bardzo, bo to pozwala troszkę w imersję wejść gry. Strasznie mi się podobało właśnie w związku z tym mody takie do City Skylines na przykład, które dodają możliwość oglądania miasta z perspektywy mieszkańców. Dobra, postawmy w takim razie tą tamę. Ja bym ją zrobił sobie tutaj, bo to będzie takie trochę małe oszustwo. Z tego względu, że będę mógł o jeden mniej blok użyć chyba, nie? Jeśli się nie mylę. I dzięki temu zaoszczędzę trochę na kłodach. Chyba, że na przykład po skosie by się dało, na przykład jakbyśmy zrobili coś takiego, tylko ja nie wiem, czy te bobry będą w stanie po tym przejść, bo wtedy jeszcze mniej będzie do wykorzystania, widzicie? Tych budynków trzeba byłoby użyć. Dobra, w takim razie coś takiego. Ile tu jest potrzeba? 20 na 1. Okej. Okay. A mamy zapas? Mamy zapas 20. Aha. To jest najważniejsze w tej chwili. W sumie to powiem wam szczerze, że nie wiem, co robić, bo czuję się trochę taki zdezorientowany z tego względu, że nie mam wystarczająco dużo doświadczenia przy tej grze, żeby móc ocenić, czy działania, które w tej chwili podejmuję, już wystarczą, czy lepiej byłoby jeszcze coś tam podziubać. Tu mamy ten grill i zobaczcie, że ten grill kosztuje tylko 25 kłód. I zastanawiam się, czy by nie zbudować go już teraz. Czy powiększyć pole na przykład. Wiem, powiększę pole, jak tu będą już zbiory. Jak już zbiorą marchewkę, to wtedy dopiero postawię drugie pole. Dobra, widzę, że tutaj już postawili to. Możemy maksymalnie raz, dwa, trzy, cztery, pięciu bobrów gościć w naszym ognisku. Także fajnie byłoby sobie zwiększyć liczbę jeszcze. Ile taras kosztuje? 15 kłód. Dobra, na razie im ognisko niech wystarczy. Dobra, widzę, że już dokonują zbiorów marchewek. Bardzo fajnie. Nie pracują szczególnie szybko, odnoszę wrażenie. Aha, i odnoszą to tutaj, a potem stąd noszą tutaj. Dobra, okej, fajnie, że możemy sobie ustalić, jak dużo chcemy danych produktów w tym miejscu, żeby zawsze był zapełniony ten magazyn. Zastanawiałem się, czemu tej tamy nie zaczęli budować i sobie uświadomiłem, że drogi żadnej tutaj nie ma. Zróbmy w takim razie ją gdzieś tutaj bliżej, żeby... Bo nie chcę budować drogi przez las, bo wolę wykorzystać sobie tutaj ten teren do
tego, żeby tutaj 2, 3, 4, 5, 6, 7. O kurczę, nie tak. Bo chodzi o to, że chcę jak najwięcej mieć tutaj terenu na sadzenie drzew, żeby tuż przy samym mieście było możliwie dużo tych drzew. Zróbmy w takim razie może tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem. To niestety dużo więcej niż pięć, które pierwotnie planowałem, ale nie mamy za bardzo wyjścia w tym przypadku. Dobra. Tutaj niech skoncentrują się na razie na polach, a potem dopiero im... Aha, już się biorą za budowę. Okej, dobra, niech robią. W takim razie... tu chyba zrobię kolejną pompę i zastanawiam się, jak dużo tych zbiorników na wodę zbudować. Mamy możliwość zrobienia też... miernik głębokości. A to jest wylewacz. Wylewa wodę. Okej. Zastanawiam się, jakby tu postawić tych więcej zbiorników. Czy by to nam zrobiło jakąś różnicę większą? Czy nie? Mogę... Czy da się to jakoś tak w miarę sprawnie? Ukryj opis. Można to zapauzować, żeby nie budowali. Okej, dobra, to na razie niech zapauzują. Okej. Ile mamy żywności? Mamy tylko 45 marchewek. Patrzcie, jak szybko one schodzą. Do tych pól uprawnych, żeby to... Tych zapasów żywności na czas suszy będziemy musieli mieć ogromne ilości zapasów. Niedobrze. O, patrzcie, pełna obsada tu jest. I mamy 11 bobrów, to znaczy, że jeden nam umarł. Mieliśmy na początku chyba czwórkę dzieci, które wszystkie już dorosły. Więc też trzeba będzie to brać pod uwagę, że nie chcą nam się pojawiać nowe bobry. Zastanawiam się, o co z tym chodzi. I pomyślałem sobie, że można by zbudować nowy dom. Żeby trochę rozluźnić atmosferę, nie? Być może bobry, które chcą się rozmnażać, na przykład mają już lokatorów i nie bardzo chcą, wiecie co, bo trochę się krępują. Dobra, to w takim razie zróbmy sobie kolejne osiedle, na przykład gdzieś tutaj. Bliżej, dalej? Może zróbmy sobie coś takiego na razie. Tylko dwa domy w tej chwili, więcej nie potrzebujemy. Później postawię kolejne. Zastanawiam się, czy to zostawiać puste, czy nie. Na razie zostawmy to puste. Może w przyszłości będą jakieś na przykład ozdobne rzeczy, typu ławka. To sobie tutaj wstawimy w takie miejsce jak to. Dobra, widzę, że obsiewają pola bardzo ładnie. I budują tamę. Też dobrze. Przy czym w tym momencie tama nie jest nam tak potrzebna jak nowy dom. Także na jeden dom podniosłem priorytet. Mamy 80 punktów nauki, odblokujmy sobie w takim razie chatę leśnika. Dobra, i postawmy go... Niech będzie tutaj. Chociaż może przez to, że tu jest blisko do lasu, to nie lepiej byłoby tutaj tartak wstawić? No dobra, to zróbmy tak. Wyburzę tą ścieżkę tutaj, bo ona nam nie jest potrzebna aż tak bardzo. I tutaj wstawimy sobie tą chatę leśnika. O, w tym kierunku. A? Ile ona kosztuje? 7 desek. Aha, bo nie mamy tartaku. To postawmy ten tartak tu. Albo tu. Tu będzie chyba lepiej, bo tu jest składowisko drewna, nie będą daleko musiały chodzić. Twoje bobry są szczęśliwe jak nigdy. Udało ci się osiągnąć nowy rekord dobrobytu 6. O! Czyli jednak mamy jakieś tutaj statystyki. Nie mamy frajdy, mamy słabe odżywianie jeszcze. Jest całkiem niezła wygoda, nie mamy wiedzy za bardzo. Szkoda, że nie da się tutaj w to kliknąć, żeby przeczytać jakieś opisy na ten temat. Żablo ze mnie, żeby odblokować osiągnij dobrobyt na poziomie 8, grając jako folkogony. Aha, postęp 6 na 8, dobra. Aha, czyli to są takie... milestone'y, nie? Do osiągnięcia. Okej, dobra. W takim razie to obniżmy. Ten dom nie musi być na razie budowany, więc mu zmniejszyłem priorytet. Zwiększmy priorytet na tartak. I ile tu mamy tego drewna? 12 sztuk tylko. Dobra, tutaj jest jeszcze trochę drzew. Tu jest
sporo drzew, także możemy im... Czy da się to jakoś powiększyć? Aha, bo tu są... Tu są przypisane bobry do tych stanowisk robotniczych. Okej. Czy my możemy na przykład przypisać... Aha. Chyba wiem, o co chodzi. Czyli... Dobra. Co tu jest napisane? Budynek potrzebuje mocy do funkcjonowania. Podłącz go do generatora mocy, brak bezpośredni... No, bez jaj. Teraz mi o tym mówicie dopiero? No. Bo chodzi o to, że jeśli tutaj postawimy sobie koło wodne... chyba, że zrobimy coś takiego. Możemy tak? Tu jest jakaś różnica, z której strony to podłączę, bo nie widzę tutaj żadnego portu. A z tej strony widać wyraźnie, że jest coś takiego jak port podłączeniowy, wał prosty. Aha, dobra, czyli to się automatycznie pojawia. Dobra, czyli nie ma znaczenia. Dobra, to na razie podłączmy sobie takie zwykłe koło chomika. Swoją drogą, ja bardzo chciałbym coś takiego dla Nuki kupić, ale to kosztuje kupę forsy, wiecie? 1300 zł dla kota. Taki kołowrotek. I dodatkowo one są często bardzo tandetnie wykonane. I przez to strasznie hałasują. To kosztuje 40 kłód drewna. Pogibało was w zupełnie roboty? Ja nie mogę. No bez jaj. No trudno się mówi. Okej. Okay. Czy wy tutaj coś robicie? Jeszcze nie. Okej. Okay. Jej, patrzcie, mamy jedno dziecko. I drugie właśnie wskoczyło. Haha. Czyli dostawienie kolejnego domu było dobrym pomysłem. Czyli w tym momencie mamy dwa wolne miejsca jeszcze. Ale... nie wiem, czy słyszeliście chrapanie. Także dostawienie kolejnego domu było dobrym pomysłem. Chodziło o to, że po prostu zainteresowana para potrzebowała przestrzeni. Okej, okay, kolejne boberki nam się wykluły. Już mamy trzy. Czemu tu się nic nie dzieje? Ten budynek... Aha, że nie ma ścieżki. Dobra, już zaraz będziecie mieli jak tutaj przejść. Nie przeszkadza wam chodzenie po trawie tutaj, pomiędzy polami, ale tu już im przeszkadza. Niech będzie. Dobra. Czy mi się wydaje, czy tu się sucha ziemia wkrada? Bo jeśli tu... Tak, to musimy zwiększyć priorytet teraz na budowę tego. Okej. Okay. Co? Brak bezrobotnych bobrów w dzielnicy. Aha, okej. Okay. I bobry nam zaczęły głodować. Na szczęście za chwilę marchewki się tutaj uruchomią. Też można by tutaj stanowisko zbieraczy wstawić. Ale coś czuję, że znowu coś, że tak to brzydko ujmę, zwaliłem. Wstawmy sobie tutaj. Okej. Okay. I może się uda uratować jeszcze sytuację. W razie czego... Będziemy musieli pokombinować, ale tak, walka o żywność w tej grze jest cały czas czymś, co bardzo dokucza i doskwiera. Dobra, posadźmy w takim razie drzewo. I co, możemy coś takiego zrobić? I jak to działa w takiej sytuacji? Aha, dobra, przecież nie mogę tego zrobić, bo jeszcze chata leśnika nie stoi. Dobra. Dobra. Czy tutaj to już stoi? Jeszcze nie. To jest turbopilne. Dobra, marchewki już zbierają. Zastanawiam się nad posadzeniem kolejnego pola marchewek. Mam wrażenie, że mogłoby nam zrobić to różnicę. Zróbmy w takim razie coś takiego. I... O, w ten sposób. I... Gdzieś byśmy tutaj machnęli drogę. Może być tak, jak było wcześniej. Z jakiegoś powodu bóbr, który tutaj jest przypisany, nie chce pracować. Siedzi sobie tutaj na tym i nic nie robi. Postawiłem mu nawet tutaj skład kłód, ale to nic nie daje, więc nie za bardzo wiem, o co chodzi. Nie rozumiem tego kompletnie. Dobra, zobaczcie, że oni zjedli już wszystkie te marchewki, które zebraliśmy. Ja nie mogę, jakie one mają tempo. Do tych pól marchewek to będziemy musieli zrobić naprawdę dużo, żeby to zrobiło jakąś różnicę dla nas. Dobra. Co tu się dzieje? Zobaczmy. Okej. Okay. Brak bezrobotnych robotników w dzielnicy. Czy ja mogę teraz jego
zmienić mu to stanowisko. W sensie, że... żeby on teraz pracował tutaj? Czy to już jest zbyt daleko? Jak mogę przenieść? Aha, mogę zrobić coś takiego, żeby tu zrobić pauzę. I on teraz zajął się czymś innym. Dobra. Ale tak samo zobaczcie, tutaj ten cwaniak. Widzicie? Nic nie robi. I nie rozumiem czemu. Brak towaru w magazynie. Czemu nic nie robisz? Czemu jesteś darmozjadem? Co? Dobra, niech się zajmie czymś innym. O, kurczę. To już widziałem, że pracowało, ale jeszcze nie. Budynek potrzebuje mocy do funkcjonowania. Podłącz go do generatora. No przecież jest podłączony. Ale pewnie dlatego, że nikt w kołowrotku nie robi nic. Dlatego pewnie się pojawił komunikat. O, pojawił się komunikat, że nadchodzi susza. Postawienie tamy w tym momencie jest turbo ważne. I musimy się tym priorytetowo zająć. Dobra. Jak tu idzie? To, czyli 60 kłód drewna będziemy potrzebowali. Czy w związku z tym oni mogliby zacząć łaskawie stąd wycinać też drewno? Dobra, tu już widzę, że zbierają jagody stąd. Tutaj jagody się odnowiły. Okej. Kilka bobrów nam dorosło. A ten cwaniak dalej nic nie robi z jakiegoś powodu, no. Ale ze mnie bęcwał, przecież ja nie zaznaczyłem, że te drzewa są do wycięcia. Ja nie mogę, no. Dlatego oni nic nie robili. Dobra, macie niedużo czasu, panowie, na to, żeby zbudować tamę. Półtora dnia ledwie. Może się wyrobimy, ale wątpię. Wiem, postawię jeszcze dwa stanowiska wycinki w tym miejscu. I może w ten sposób uda się to zbudować na czas. Ale chyba coś czuję, że będę musiał jakiegoś save'a sprzed kilkunastu minut gry wczytać. Tu mogę im... Co? Aha, dobra, bobry są szczęśliwe. To kolejny punkt zadowolenia im zrobiliśmy. No jeszcze chwila mamy. Przedłużyłem im czas pracy do pełnych 24 godzin, żeby dokończyli to. I widzę, że udało się. Zrobiłem małe oszustwo i wstawiłem tutaj. I zastanawiam się, czy to wystarczy. Dobra, dajmy im się wyspać w takim razie. Bo będą bardzo zmęczeni. Nie mieli przerwy, więc nie mogli się, wiecie, najeść, napić i tak dalej. Susza będzie trwała 4 dni. I rzeczywiście woda już opada. Okej. I mamy dzięki temu zbiornik wody, który zaczął działać, patrzcie. Ha! Okej. Tutaj woda jeszcze się w jeziorze jakiś czas utrzymuje. Ale rzeczywiście postawienie tamy w tym miejscu byłoby dla nas super korzystne. Dobrze. Okej. Cieszę się, że zdążyliśmy w takim przypadku. Bo nam wody nie zabraknie, widzicie? Miejmy nadzieję, że możliwie długo. 3,5 dnia to jest dosyć długo, ale jakoś dajemy radę. Marchewki widzę, że już obrodziły. Bardzo fajnie. Okej. Bałem się, że odniosę kolejną sromotną porażkę. A tu jednak, proszę bardzo. Dobra, to już nie jest super pilne, żebyście to budowali. Aha, tutaj powycinali cały ten zasób. Ja to wyburzę w takim razie te trzy. Albo nie będę ich wyburzać. Tylko je zapauzuję, bo nie są potrzebne już. Dobra. I zamiast tego byśmy włączyli... Bo tu jest jakieś... Są jakieś pojedyncze drzewa w tym miejscu. I zaznaczę kolejne drzewa do wycinki po prostu w tym miejscu. Gdzie tutaj się to robiło? Tutaj. A? To jest ciekawe, że zobaczcie, że tutaj w menu ścinanie drzew jest w bardzo takim ważnym miejscu. Po lewej stronie, nie? Czyli generalnie czytamy wszystko od lewej do prawej, więc oczywistym jest, że po lewej stronie funkcje są umieszczone w grze najważniejsze funkcje, jeśli chodzi o menu. I jakoś tak dla mnie to jest mimo wszystko nieintuicyjne, aż taki bęcwał ze mnie. Dobra, tutaj stanowisko robocze wstawione. Czyli tak, chciałbym... mamy 15 już dorosłych bobrów, którzy pracują.
I chciałbym na razie utrzymywać te populacje na takim w miarę stabilnym poziomie, ponieważ nie jestem pewny, czy produkcja żywności, jaką mamy, jest wystarczająca. Więc chociaż wydaje mi się, że tak. Zobaczcie, że całkiem sprawnie to wszystko działa. Więc można by zbudować kolejny dom. Ale bardziej by mi w tej chwili na chacie leśnika zależało, żeby była postawiona. Także postawmy ją tutaj. Czy te kłody oni już tutaj wycinają? Tak, już widzę, że wycinają bardzo fajnie. W sumie ten suchy las tutaj też można by zlecić wycinkę w całości. Chociaż nie wiem, czy się da. Dobra. Bo jak to działa? Aha, wszystkie drzewa, które są na tym polu, też będą wycinane, tak? Jeśli coś tutaj wyrośnie, to może to wyłączmy, żeby nie było zaznaczone zbyt dużo. Tak samo tutaj jest dosyć duży obszar zaznaczony. Okej, tak to działa. Dobra. I też mamy przejście teraz w sumie na drugą stronę. Ja nie wiem, czy oni po skosie tu mogą przechodzić. Jak nie, to zbudujemy sobie wtedy tą tamę w tym miejscu. I mamy jeszcze tutaj i tutaj drzewa. Więc dostęp do surowca budowlanego jest. Patrzcie, ta susza już się prawie kończy. Więc bardzo dobrze poszło. Leśnik widzę, że już zasuwa. Bardzo fajnie. Każmy mu w takim razie posadzić więcej drzew. Mamy tak. Brzozę. Kłody dni dojrzałości 9. Sosna i... Aha, i brzoza produkuje jedną kłodę, sosna produkuje dwie, a klon 8, ale potrzebuje 24 dni, żeby dorosnąć, nie? Dobra, możemy zrobić sobie taki mały mieszany las i oni już sobie tam będą przy nim pracować. Dobra, ten pas na razie sobie zostawię na wypadek, gdybyśmy musieli tutaj coś dobudować. A zbiory ziemniorków są, patrzcie, będziemy mieli frytki. O, super. Zrobię sobie zrzut ekranu bobra w kółowrotku. Tylko wiecie co, żeby to jakoś wyglądało, to usunę to. Dobra. Idealnie. I może jakoś tak. Będzie na miniaturkę. O proszę, magazyn nam się wypełnił. W takim razie można by postawić kolejny. Zastanawiam się, czy można by w tutaj na przykład. Albo machnijmy sobie magazyn gdzieś. Tu będzie główna aleja komunikacyjna, to można by go postawić w ten sposób. Albo... Chodzi o to, żeby nie były w jednym miejscu magazyny, nie? Żeby one były rozsiane po całym... po całej okolicy. Dobra. Ciekaw jestem, czy na przykład jeśli autorzy będą robić kiedyś jakieś dodatki do tej gry, DLC albo coś w tym stylu, bo zobaczcie, że cała technologia tych bobrów opiera się drewno. I gdybym ja robił na ich miejscu dodatek, to bym następny dodatek bym zrobił z technologią kamienia, a potem z technologią metalu, żeby wiecie, była zachowana jakaś kolejność właściwa, nie? I będziemy wchodzić w kolejne etapy technologiczne rozwoju naszych bobrów. Dobrze, całkiem fajnie się to wszystko zaczyna nam układać. Cieszę się, że to zaczyna działać. Skoro mamy trochę luzu w drewnie, to bym zbudował to. A to anuluję, bo wydaje mi się, że nie potrzebujemy takich dużych zbiorników wodnych na razie. Chociaż nie zdziwię się, jeśli na przykład z czasem susze będą dłuższe, bo ta już się skończyła jakiś czas temu. Ale zobaczymy. Też fajnie byłoby... Czy my możemy na przykład tutaj postawić tą tamę? Chyba nie ma sensu na razie, nie? Dobra, niech oni sobie tutaj pracują. A, już wiem, co chciałem zrobić. Chciałem postawić sobie ten taras tutaj na górze, na dachu. I pytanie tylko, czy jeśli go postawię tutaj, to czy nie będę potrzebować przypadkiem schodków, żeby wejść na górę? Punktów nauki nam nie brakuje w sumie, więc można by to zrobić. Poczekajmy chwilę, jak zobaczymy, czy oni to zbudują, czy nie i tak dalej, i dopiero wtedy zdecyduję. Okej, zbudowali, ale rzeczywiście nie ma jak wejść. Także postawmy sobie tutaj te schody. Co to jest? Platforma... Podwyższona platforma, metalowa platforma, most! Ej, to są fajne rzeczy, już mi się podobają. Dobra, postawmy w takim razie tutaj to. Potrzeba do zbudowania tego 4 desek i jedną kłodę.
Okej, okay. Deski mamy, nie mamy kłód. I widzę, że desek mamy dużą nadprodukcję. Także można by na razie zapauzować produkcję dalszą desek. I to też nie jest potrzebne chwilowo. Tu są kłody, a tutaj mamy papier i deski. Aha, dobra. Okej, okay. W ten sposób to jest rozwiązane. Dobrze. Bo zastanawiałem się po prostu... O, jak to fajnie wygląda! O. I zobaczcie, że to zajmuje trzy bloki, więc trzeba by zbudować segment z trzech budynków, z trzech domów mieszkalnych, żeby dwa takie weszły, tarasy. Okej. Okej. A, właśnie, bo tutaj podobno można budować budynki na budynkach. Jak są płaskie dachy, nie? Więc teoretycznie można by zrobić coś takiego. O, na przykład tutaj. O, w ten sposób. I trzeba by tylko zapewnić przejście po tym dachu. Nie? Czyli, także można by zbudować sporą powierzchnię z tych dachów i budować piętrowo. Fajny pomysł, bardzo mi się to podoba. Okej, zastanawiałem się, co można zrobić z pszenicą, której mamy coraz więcej w magazynie i okazuje się, że tu jest młyn jeszcze i piekarnia do zbudowania. Odblokujmy sobie w takim razie ten młyn. On będzie, założę się, że on będzie potrzebował energii, więc wstawmy go blisko wody, żebyśmy mogli sobie doprowadzić tutaj prąd. Prąd, tak. Nie prąd, tylko ten. Tylko energię z koła wodnego. I byśmy musieli też to koło wodne wstawić. Ono wygląda w ten sposób. I można by... Czy nie można by... Coś takiego, czy takiego? Każda opcja nie jest jakaś cudna, ale jakbyśmy zrobili to w ten sposób, to musiałbym to przejście wtedy tutaj skasować. W zasadzie możemy skasować... Ejku, co ja robię, no? Zróbmy tak. To też. I byśmy ten młyn przystawili ciutkę bliżej. I tu. I może w ten sposób? Szkoda, że nie ma lustrzanego odbicia tego młynu. Tak, żeby przejście też było, nie? Nie wiem, czy robię dobrze, bo tak naprawdę to kosztuje 50 drewna, to kosztuje tylko jeden. Aha, i 20 zębatek kosztuje zbudowanie samego młynu, a zrobienie zębatek... A, jest jeszcze osobny budynek do robienia produkcji koło kół zębatych. O kurczę, dobra, okej. Okay. Anulujemy w takim razie to, bo musimy jeszcze odblokować tamto. Dobra, mamy co robić na następny odcinek. Kończę w takim razie dzisiaj. Przypominam o łapkę w górę. Pamiętajcie też o... o komentarzu, bardzo z wszelkimi poradami i sugestiami, bardzo cenne będą dla mnie. I do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki wielkie, cześć.